Dotychczas pełniący posługę arcypasterza w archidiecezji arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński, ze względu na ukończenie 75. roku życia przechodzi na emeryturę. W celu zapewnienia ciągłości posługi pasterskiej w archidiecezji papież Franciszek 10 lutego 2015 roku mianował biskupa Józefa Górzyńskiego arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej. Sobotnia uroczystość w Bałdach, gmina Purda, została przygotowana jako część tradycji związanej z procesem zmian w archidiecezji warmińskiej. Każdy biskup przybywający na Warmię podążał traktem z Warszawy i w Bałdach przekraczał historyczną granicę Warmii. Tutaj był witany przez wszystkie stany, władzę świecką i wiernych. Uroczystość w Bałdach miała swoją oprawę muzyczną dzięki chórowi parafialnemu Elżbiety Gołębiowskiej z parafii w Klewkach. Jego ekscelencja arcybiskup koadiutor Józef Górzyński podzielił się odczuciami związanymi z obejmowaniem władzy nad archidiecezją. Podkreślił też, że Kościół katolicki na Warmii będzie przygotowywał się do obchodzonego w przyszłym roku jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich. Chcemy, żeby to było wydarzenie nie tylko warmińskie, ale także ogólnokrajowe. Ja tę datę 10 września, ponieważ 7, jak wiemy, są objawienia, ale my przenosimy tradycyjnie na niedzielę najbliższą po, więc to będzie 10 września. Pragnąłem, żeby to było wydarzenie wpisane w kalendarz Kościoła w Polsce i to się stało, więc będziemy chcieli zrobić z tego wydarzenia o charakterze więcej niż tylko lokalnym, także ogólnokrajowym. Z Bałd obaj arcybiskupi wyruszyli w dalszą historyczną drogę do byłej siedziby biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Na dziedzińcu przed zamkiem arcypasterzy przywitali Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i dziekan dekanatu Lidzbark Warmiński, ksiądz kanonik magister Roman Chudzi. W dalszej części uroczystości na Lidzbarskim Zamku arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Zięba celebrował mszę świętą. W homilii arcybiskup przypomniał historię powołania do życia diecezji warmińskiej, podkreślając jednocześnie, że od początku jej datowania w 1243 roku diecezja była organizmem wielonarodowym, gdzie posługiwano się kilkoma językami. W opinii arcybiskupa Wojciecha Zięby mieszkańcy Warmii zawsze czuli się zjednoczeni kultem religijnym i wyrosłą z niego kulturą. Po mszy świętej z okazji 75. urodzin arcybiskupa metropolity Wojciecha Zięby wysłuchano koncertu Olsztyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Życzenia dostojnemu jubilatowi składali m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jan Harchaj, starosta lidzbarski i Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Wszystkich wymienionych poprosiliśmy o wypowiedzi i refleksje związane z dzisiejszą uroczystością. 3 lata temu dokładnie z burmistrzem Weissem, żeśmy rozmawiali z arcybiskupem Ziębą, żebyśmy wrócili do tych tradycji historycznych, które wiązały Bałdy z Lidzbarkiem Warmińskim, gdzie witano naszych nowych pasterzy. Dzisiaj to nam się udało, ale jest to też wielki dzień, bo dzień pożegnania z kolei naszego pasterza, arcybiskupa Ziębę. Przywitaliśmy na zamku biskupów warmińskich, metropolitę, nowego metropolitę warmińskiego. Oczywiście to jest splendor, ale i też w tym momencie mówimy o historii. Historia, która buduje oczywiście obecne czasy nasze, ale także i przyszłość Lidzbarka Warmińskiego. To tradycja, gdzie brama Warmii wita nowego namiestnika archidiecezji, ekscelencji arcybiskupa. Myślę, że to dobra strona właśnie podtrzymywania i kultury religijnego, ale również takiej społecznej, samorządowej
kwestii, która z pewnością na co dzień bardzo dobrze sprzyja współpracy, rozwojowi regionu i to od wielu lat odnotowujemy, że wespół razem z Kościołem dobrze współdziałamy, aby rozwijać region, aby również dobrze społeczeństwo oddziaływało na to, co się dzieje na co dzień. Ten rok jest ważny, 1050-lecie Chrztu Polski, obchodzimy 550-lecie przyłączenia Warmii do korony po drugim pokoju toruńskim i ostatnie dziesięciolecie, ostatnia jakby tutaj część bytu arcybiskupa Wojciecha Zięby pokazała ogromną współpracę między samorządami a Kościołem, a przyszłość też musi być w ten sposób kształtowana, aby te zabytki, te cenne doświadczenie kontynuować. A kiedy dokładnie odbędzie się oczekiwane wprowadzenie arcybiskupa Józefa Górzyńskiego do olsztyńskiej konkatedry świętego Jakuba w Olsztynie, zwanej Ingresem? Na to pytanie odpowiedzi udzielił nam ksiądz Marcin Sawicki, rzecznik prasowy Kurii Archidiecezji Warmińskiej. 15 października o godzinie 11 w spółkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbędzie się ingres arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, a także będzie to uroczysty moment objęcia władzy jako metropolita warmiński.